Siemaneczko, kochani, witajcie ponownie. Mam nadzieję, że wiaterek wam nie będzie przeszkadzał, bo troszkę wieje, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać i nie będzie takich zakłóceń, a jesteśmy dzisiaj ponownie na krótkim spacerku. Pogoda nam się teraz psuje. Wiaterek zaczął mocniej trochę wiać. Przyszedłem zobaczyć dzień wolny. Przyszedłem zobaczyć, jak posuwają się tutaj do przygotowań do sezonu zimowego. No i jak widać, jak widzicie, już przygotowania do pełnej pary, już armatki tutaj śnieżne są przygotowane. Ludzi jest coraz więcej. Nie wiem, czy to będzie widać u góry. Na tarasie widokowym wam spróbuję przybliżyć. Co chwilę ktoś wchodzi, schodzi. Tam za dużo ludzi się nie pomieści, ale tak się wymieniają, schodzą, wchodzą i... Dzisiaj nie będę tam wchodził, bo jest za duży wiaterek. To raczej i tak by nic nie było słychać, ale przy lepszej pogodzie i dniu jakimś wolnym to... Spróbuję tam jeszcze raz wejść. Znaczy spróbuję, wejdę. A chciałem was zaprowadzić tutaj. Tutaj kiedyś było otwarte, to jest wejście na drugą skocznię, ale to... Tutaj nie będzie widać się za tymi krzakorami. Za chwilę tam pójdę, wam pokażę. Pójdziemy z tamtej strony. Ale już zamknięte. Tydzień temu tutaj odbywały się jakieś skoki. Nie wiem, czy to młodzieżówka jakaś, czy ktoś. Niestety tydzień był cały weekend pracujący. Nie dało rady się uwolnić, bo to rano, z rana były skoki. Aha, tu jeszcze wam pokażę. To jest kolejna armatka, chyba wam nie pokazywałem tego. Tak jak wspomniałem, tamten tydzień był cały weekend pracujący i akurat skoki się odbywały, no niestety. Ale to dopiero, jak mówię, sezon się tutaj zaczyna, wyciągi działają, ludzie sobie zjeżdżają, wjeżdżają. Widoki tutaj są przepiękne, naprawdę. Jest tutaj cudownie. W jednym miejscu można stać i spędzić naprawdę chwilę. Wspaniałe. Jeżeli możecie i wiecie, bo na pewno dużo ludzi was jest z gór, albo po prostu macie pojęcie o tym, co to jest, czy to jest oświetlenie jakieś, czy coś. Bo nie mam pojęcia, do czego to służy. Tam jakieś światełko u góry jest, ale no nie wiem. Podpowiedzcie, do czego to służy. Tu jest stok. No naprawdę jest stromo, ja sobie nie wyobrażam tutaj zjazdów, wjazdów czy czegoś tam na nartach. To jest normalnie dramat. To już chyba dla ludzi, którzy naprawdę potrafią jeździć na nartach, a nie dla amatorów. Tak wygląda tam okolica. No szkoda, że jest pogoda jaka jest, no ale trzeba wyjść chociaż na godzinkę, dwie się przewietrzyć i jutro od nowa, no ale trudno. Każdy z nas tak ma. Oj, coś mi tutaj sorki. No ale jest przecudnie. Dobrze, kochani, ja was jeszcze zaprowadzę. Zobaczymy, bo już dawno nie byłem z tamtej strony skoczni. Niestety na tą skoczni nie da się wejść. To jest zamknięte. Ona jest czynna. Nie wiem, czy ta dżorczańca jest czynna, czy tutaj skaczą zawodnicy, ale ta na pewno jest i dlatego jest zamknięta. Raz tutaj weszłem, no ale nie nagrywałem. I to jest właśnie mój błąd. No ale trudno. Może da się kiedyś jeszcze tam dostać i zobaczymy. A sami spójrzcie na taras widokowy. Ludzie wchodzą, schodzą i tak jak mówię, wymieniają się i oglądają przepiękne tereny. Dobrze, kochani, ja was zaprowadzę z drugiej strony. Tam chwilę zobaczymy, co tam, jak tam przygotowania idą i zobaczymy, co jest. Witajcie, kochani, ponownie. Niestety pogoda nam się psuje, ale trudno, tak już jest w górach, tak widocznie musi być. Mam nadzieję, że naprawdę wiaterek nie będzie przeszkadzał na tą skocznię. Niestety tutaj nie ma wejścia, nie dam rady się dostać, pozamykane wszystko jest. Tu jest, tak jak mówiliśmy, kompleks czterech skoczni, od największej do najmniejszej, a sami spójrzcie tutaj na te zjazdy, tak jak wam pokazywałem.
Tutaj armatka jest na armatce, co kawałek są armatki już przygotowane do śniegu, żeby pozasypywać to wszystko z każdej strony. Tutaj są armatki, wszędzie. Tutaj z tej, tam u góry, tam tu są wszędzie zjazdy. Nie wiem, ja przesunę się trochę, żebym nie spadł tutaj. Spójrzcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Ile, jak to będzie wyglądało tutaj, jak będzie leżał śnieg, jak ci ludzie będą tutaj na tych nartach pomykać, to będzie naprawdę przepiękne. Teraz te lasy, kolory, to też ten słup tu mi trochę przeszkadza. No cudowne, cudowne tereny, naprawdę można odpocząć, chociaż tak jak mówię, pogoda się nam psuje. Tam jest ta góra, które naprawdę nie wiem, o co tam chodzi, co to jest. Spróbuję wam pokazać bliżej i sobie też. Nie wiem, czy to jest kopalnia jakaś, czy to jest naturalne, nie wiem, nie mam pojęcia, sami podpowiedzcie, co to może być. Czy to kamieniołom jakiś, no nie mam pojęcia, nie wiem. Jest to olbrzymie. Sorki, że tak obraz skacze, ale z ręki to ciężko jest. No nie wiem, nie mam pojęcia, sami podpowiedzcie. To jest chyba kopalnia tam chyba jakaś. Nie wiem, no nie wiem, podpowiedzcie, jeżeli wiecie, to spróbujcie podpowiedzieć. I tak to, kochani, wygląda. Jest pięknie. Czekamy na pierwszy śnieg. Czekamy na tutaj, jak ten. Już te wyciągi będą działały. Tam jest kolejny. A ja was, kochani, żegnam. Do zobaczenia kolejnym razem. Żegnam was takim pięknym oto widokiem. Szkoda, że ten słup tu przeszkadza, ale wyciąg jest wyciągiem. Nie wytnę tego. Także, kochani, do zobaczenia. Na razie.